To jest bez pomyśleń. Ludzie mieszkali przez pewien czas w czasie nalotów. Jasno. Ale przynajmniej można mieć pewien szans na przeżycie. Co to był za kościół na Malcie, gdybym nie miał obrazu z Janem Pawłem II. Tutaj jest oczywiście. Fiesta bez fajerwerków byłaby tylko Estą, dlatego są tutaj ustawione fajerwerki. Każdy, widzę, słupek jest sponsorowany przez jednego człowieka, to jest jakaś nowość. Na ogół rzucają się mieszkańcy na fajerwerki, a tutaj każdy słupek ma tabliczkę. Zobaczymy, kto to dosponsorował. Jest tutaj kanclerz, czyli szef Rady Miejskiej. Tutaj burmistrz. Sponsorował. Pan Robert Ligo ma tyle na Malcie. Będzie hałas. Thank you.
profanum. Najlepszy przykład to jest maltańska fiesta. Jestem St. Julian's. Jest 27 sierpnia, ostatnia niedziela sierpnia, odbywa się właśnie fiesta pod 27 Juliusza. Tutaj mamy symbol z Malty. Tutaj mamy sakrum, czyli naszego papieża Jana Pawła II. Odwiedził Maltę w 1990 roku i odczytał tutaj odezwę do ludzi kultury. A to, co się odbywa z tyłu, ten hałas, to się nazywa briu. Briu, czyli taka zagrzewka, oprawa fiesty, fiesta, bo fiesta dzisiaj jest coś wewnętrzną, czyli święto kościelne, i zewnętrzną, czyli to, co się dzieje poza kościołem. Ludzie, którzy dekorowali miasto tymi festonami, bawią się, radują się na świętego. Tak właśnie wygląda briu na Malcie. Fiesta w St. Julian. Teraz oczywiście zamknięte dla ruchu samochodowego. Nie może przejechać. To oczywiście pewnie myślę, że będzie wpuszczał. A tak była fiesta. Chory pociąg, to potrzeba, żeby go będzie przygotować. Ludzie jeszcze są pijani, szaleją, ale jest bardzo bezpiecznie. Można wejść w fiestę i nic się nie powinno stać. Jak sądzę. Przejść nawet bez uszczerbku dla zdrowia, dla życia. Może ewentualnie tutaj dostanie człowiek jakąś butelkę wody, ale to się wie. Spektakularna zabawa. Trzeba.